Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy w wspaniałym miejscu. Otóż jesteśmy w Studio Figura w Pile. Po tym bardzo kobiecym miejscu oprowadzi nas dzisiaj Aneta Baziuk. Witam serdecznie. Jesteś, Anetko, instruktorem fitnessu, ale także menadżerem tego wspaniałego miejsca, prawda? Tak, zgadza się. Dzisiejszy odcinek, moi drodzy, rozpocznie tak naprawdę naszą przygodę ze Studio Figura, ponieważ będzie się działo bardzo wiele wspaniałych rzeczy. Ale o tym powiemy na końcu odcinka, żeby było ciekawiej. Dzisiaj oprowadzi nas Anetka po tym wspaniałym studio, pokaże nam rozmaite stacje i urządzenia, gdzie możemy w piękny sposób modelować nasze sylwetki. Prawda? Nasze ciałko. Tak jest. Także ruszamy do pierwszego pomieszczenia. Anetka opowie nam w skrócie, na czym polegają konkretne zabiegi i jakie przynoszą efekty. Także będzie bardzo ciekawie. Chodźcie z nami. Anetko, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu Waszego wspaniałego studia. Opowiedz nam proszę, co się tutaj znajduje, jakiego rodzaju urządzenia i co one powodują, jak one działają i w jaki sposób wpływają na naszą sylwetkę. A więc jest to gabinet numer 1 nazwany stacjami treningowo-zabiegowymi. Dlaczego zabiegowymi? Ponieważ każde z tych urządzeń ma oprócz tego, że działa na spalanie kalorii, dodatkowe wspomaganie od strony kosmetologicznej. I na przykład pierwsze urządzenie nazywa się Swan Shaper i zapraszam Cię bardzo, Klaudysiu. Tak, to jest pięknie. Jaki podświetlony w ogóle wygląda. Słuchaj, trochę się czuję jak stacja kosmiczna, powiem Ci szczerze. I teraz tak, właśnie. Swan Shaper działa na zasadzie orbitreka eliptycznego. Tutaj pracujemy nie tylko nóżkami, więc tak. Nie tylko wzmacniamy... Czyli kręcę nogami, normalnie tak jadę. Jest, uda fajnie. I pośladki. Super. Oprócz tego, tak jak mówiłam, dodatkowym zabiegiem, pozwolę sobie tutaj odpalić. Rewelacja. Jest, coś tu się zapaliło? Tak. Światło podczerwone, jonizacja ujemna i światło kolagenowe. I króciutko naprawdę tak. Powiem o działaniu tych trzech fantastycznych rzeczy. Światło podczerwone działa na tej samej zasadzie, co sauna podczerwona. Więc jak najbardziej poza tym, że tutaj pracujemy i spalamy kalorie, dodatkowo wspomaga nas właśnie światełko swoim ciepłem. Super. Światło podczerwone działa na celulit, tak. Rozluźnia mięśnie, jonizacja ujemna. Naprawdę coś fantastycznego. Jesteśmy przeładowani w dobie tego, jak żyjemy, w betonowych pomieszczeniach, tak. Z telefonami, tak. Przy komputerach. Jesteśmy przeładowani jonami ujemnymi, więc tutaj wyrównujemy sobie ten bilans, ponieważ mamy dodatkowo właśnie jony ujemne. Wpływają one na nasze samopoczucie. W naturze występują naturalnie w lasach iglastych oraz nad morzem. Więc kochana moja, jeśli spędzisz tutaj pół godzinki, to masz bardzo dużą szansę wyrównać wspaniały nastrój. Super. I zwykle tak jest. Oprócz tego mamy światełko kolagenowe, które wspomaga odbudowę włókien kolagenowych, więc ujędrnia, zagęszcza skórę. Tak. I tak jak widać, Klaudusia pięknie pracuje tutaj. Ale to jest bardzo przyjemne, tak, to nie jest męczące. Obręczą barkową. Mało tego, jest tutaj ekran. Na ekranie trenerka, żeby nie było nudno, jasne. Pokazuje 30-minutowy trening. Ten ekranik w tej chwili nie jest odpalony, ale za każdym razem jak jest klientka wchodzi, to odpalamy monitor. I autentycznie można wykonać bardzo ciekawy trening na tym. Dokładnie. Ja widzę, że te lampy to są i z przodu i z tyłu. Tak, czyli tutaj moja pupa też się kolagenuje, infrareduje. Dokładnie, holistycznie. Super, wspaniale, bardzo ciekawe urządzenie. Przejdziemy teraz do następnego, bo wygląda równie interesująco. Równie kosmicznie. Tak. Ubieramy sobie taką specjalną neopronową sukienkę przez głowę. Ona jest dosyć mocno zapięta pod bustem. Tak. I teraz to zapinamy, klientka wchodzi na bieżnię, zamykamy kapsułę, więc nie ma już opcji, że się z tego Tak. Wykaraska. Kluczyk, nasza konsultantka ten kluczyk połyka na pół godziny. Koniec. Nie ma. Koniec. Więc, aha, tą sukienusię zawijamy sobie tutaj, tak żeby to było szczelnie zamknięte. Tu u góry? Dokładnie. Rozumiem. I w momencie, jak odpalimy bieżnię waku, zbiera się w środku podciśnienie i mamy takie wrażenie, jakbyśmy szli pod wodą. Czyli czujemy obciążeniem. Ciężar. Rozumiem. Dokładnie. Dlatego na tej bieżni stawia opór po prostu. Tak, nie biegamy, a spacerujemy. Oczywiście ten spacer jest dostosowany do tego, jaką pani ma tak naprawdę kondycję, bo nie zarzucimy tutaj nie wiadomo jakiego tempa. Treningu? Jasne. Tak, jeśli pani pierwszy raz zaczyna przygodę, to oczywiście dostosowujemy to tempo tak jakby do wymagań klientki. Rozumiem. Powiedz mi, czy te zabiegi wykonuje się jeden po drugim, czy to jest po prostu jeden zabieg dziennie? Można. Z tych urządzeń można korzystać absolutnie codziennie. Można skorzystać jeden po drugim, skorzystać ze słana, skorzystać z waku. Naprawdę zależy to od tego, jak bardzo klientka jest zdeterminowana, ile chce spalić kalorii, w jakim tempie tak naprawdę. No i przede wszystkim jaką ma kondycję, bo jeśli czuje się tylko na pół godziny aktywności, to jak najbardziej i dobre pół godzinki. Rozumiem. Tak więc... A powiedziałaś też o spaleniu kalorii, muszę tutaj o to zapytać. Powiedz mi proszę, na przykład półgodzinny trening na tym urządzeniu, tak? Plus powiedzmy tutaj, nie wiem, 15 minut, 20? Pół godziny. Też pół godziny. Tak. Okej, ile jestem w stanie na przykład pół godziny na tym i pół godziny na tym urządzeniu, ile jestem w stanie spalić tych kalorii? Myślę średnio. Około 400 kalorii. Moje drogie, to jest rewelacja, słuchajcie, to jest bardzo dużo. Jeżeli odwiedzamy takie studio regularnie, 3 razy w tygodniu, no to to jest spory, tak, to jest spory taki, że tak powiem, ubytek energetyczny, prawda? Dokładnie. Wspaniale, dobra, to ja poproszę, żebyśmy teraz jednak opuściła. Bardzo proszę. Dobra, okej, dziękuję. No i dobrze, byłyśmy na słanie, byłyśmy na Vacu Shaperze, jesteśmy na rowerku. Powiedz mi, kochana, co tutaj się zadzieje, jak sobie będę tym rowerkiem tutaj, że tak powiem, pedałować, zasuwać. O, coś mi się tu odpaliło pięknego. Tak, w momencie jak klientka odpala rowerek nóżkami, ustawiamy tutaj wszystkie ustawienia, czyli wzrost, waga, wiek, żeby łatwiej było monitorować spalanie kalorii. Aha, rozumiem. O rowerku poziomym no nie odkryję tutaj kosmosu, jak działa rowerek, bo większość osób na rowerze potrafi jeździć i jeździ również w terenie. Jasne. Dlaczego w tym studio mamy rowerek poziomy? No przede wszystkim ze względów zdrowotnych, ponieważ większość osób otyłych, większość pań zmaga z nadwagą, zmaga się z problemem chorego kręgosłupa i kolan. Tak. Chodzi o to, żeby troszeczkę się odciążyć. No tak, bardzo jest mi tu wygodnie. Żeby po prostu było wygodnie. Poza tym panie, które mają naprawdę dużą nadwagę, generalnie zaczynają u nas przygodę od rowerka. Rozumiem. Ponieważ fajnie, często mają chęci skorzystać z czegoś innego, ale po pierwsze nie mogą obciążać kolan, nie mogą obciążać kręgosłupa. Czyli pomalutku. Tak, pomalutku, więc żeby w ogóle od czegoś zacząć, żeby złapać tego bakcyla do ćwiczeń zaczynają od rowerka. A naprawdę mega motywujące jest na przykład zrobienie iluś tam kilometrów. 10 kilometrów, wow, przejechałam 10, dokładnie, tak? My bardzo często też wyznaczamy pani cel. Na przykład jak widzimy, że pani jedzie troszkę za wolno albo zaczyna zakładać ręce i się rozglądać, podchodzimy i mówimy, dobra, jest 7, ma być 17. I zaczyna się wtedy kręcenie motywujące i naprawdę można się na takim zwykłym, fajnym rowerku zmęczyć. Ale przyjemnie. Tak, spalić kalorie. Oprócz tego też miło spędzić czas, bo umówmy się, akurat inne panie będą, można sobie pogadać, można się wymienić radościami, problemami, bo wiadomo, doświadczeniami. Jasne. Każda pani gdzieś kiedyś miała tutaj posadzoną kupę i od tego zaczynała, więc jeśli klientka, która jest tutaj już taką naszą, że tak powiem, wyjadaczką fitnessową, maszeruje już sobie tutaj śmiało na bieżni, to zawsze z uśmiechem gdzieś tam wspiera panią, która po prostu pedałuje. I dopiero zaczyna. Więc naprawdę też rowerek zdaje fajnie egzamin. Super. Mamy tutaj roleczki. Tak, i mamy nasze roleczki, Roll Shaper tak zwany. Tak. Akurat na drugiej rolce jest już odpalone światełko podczerwone. Tak, rolka jest wspomagana właśnie też podczerwienią, żeby działać jeszcze intensywniej. Super. Powiem tak, klientki uwielbiają rolki. Tak. Jest to sprzęt, mówię, już nawet pieszczotliwie je nazywają roleczki i tak dalej. Może dlatego, że zbytnio się na nich nie męczą. Jasne. To jest taki trochę fitness dla leniwych. Tak, ja Cię poproszę, Klaudusiu. Dobrze. Proszę usiąść sobie. Masaż trwa 30 minut. I teraz ja pozwolę sobie to odpalić. Delikatnie rozjeżdżają się nóżki, stópki na boki. Zaczynamy od masażu stóp. Tak. Generalnie przemasujemy absolutnie całe ciało na rolce. Tutaj jest ściąga dla osób początkujących, chociaż panie, które chodzą tutaj codziennie, jadą już po prostu jak na egzaminie z pamięci. Totalnie. Przy okazji można też sobie tutaj poczytać gazetkę. Przeważnie panie zajęte są konwersacją między sobą. Natomiast to jest druga pozycja, łydki. I co jest ważne, jeśli chodzi o rolkę? Rolka działa antycelulitowo. Oprócz tego oczywiście rozluźnia mięśnie. Tak, ale to jest bardzo przyjemna. Tak, mega przyjemna jest roleczka. Oprócz tego, jeśli panie mają problem z retencją wody, z gromadzeniem wody, to rolka jak najbardziej odblokowuje nam chłonkę i pozwala się tej wody pozbyć. Tak, w ogóle to jest taki drenaż limfatyczny. Cała limfa mi się wydaje tutaj też. Tak, krążenie piękniej pracuje, prawda? Rolka zmienia sposób kręcenia, kierunek kręcenia w zależności od partii ciała. Aha. Więc ta ściąga nie jest tutaj, żeby było fajnie, tylko jest naprawdę taką ściągą. Bo to jest ważne, w jaką stronę ma się kręcić rolka i pobudzać określone partie ciała. Dokładnie. Jasne, rozumiem, super. Bardzo fajne, najchętniej mi to nie schodziła, ale no niestety musimy lecieć z materiałem dalej, także proszę Cię, żebyś wyłączyła urządzenie. A ja przemieszczam się w kierunku super turbo kosmicznych schodów. Super turbo kosmicznych schodów. Ale tu jest ciepło. Tak, schody mają też tutaj wspomaganie interwałowe światłem. Tam jakaś pani widzę. Tak, tam czeka idzie pani, czeka w pełnej gotowości, która będzie Cię też motywować do tego, jak iść, i ta pani robi różne ćwiczenia. Ja widzę napis intensywne modelowanie, już się boję. Te światełka będą się naprzemiennie zmieniały i będą grzały albo mroziły, żeby dodatkowo jeszcze pobudzić metabolizm krążenia. I teraz też musisz start odpalić. Dobrze, ja mam nacisnąć, tak? Quick start. 3, 2, 1. 1. Zapaliły się lampy. I schodki. My będziemy sobie szły pomalutku, ponieważ tylko pokażemy działanie schodów, a nie chcemy, żeby Klaudia się spociła. Iść możemy bokiem, ja może się przemieszczę. Iść możemy przodem, bokiem, możemy w międzyczasie robić sobie przysiady. Wow! I teraz powiem tak. Teraz zimne. Super. Tak, teraz jest zimne światło. Tak. Schody są najmniej ulubionym sprzętem w studio. Ale wiesz, że ja lubię schody, naprawdę. Ponieważ są najbardziej wymagające. Tutaj naprawdę można się mocno zmęczyć. Tutaj naprawdę do pracy mega zaangażujemy uda oraz pośladki, więc panie, które mają problem tak jakby od pasa w dół chcą się modelować, to jak najbardziej tutaj zrobią naprawdę fantastyczną robotę. Ale no, moja droga, co mówi Ania Lewandowska? No schody, schody, jeszcze raz schody. Jak się jej posłucha, to ona naprawdę w wielu tych swoich treningach, w tych swoich programach treningowych mówi przede wszystkim o schodach. Bardzo, bardzo często, prawda? Więc to też no, nie wzięło się znikąd. Panie początkujące mają tutaj dwie opcje. mogą sobie wziąć 15 minutek i naprawdę jak podkręcimy schody, jeśli chodzi o tempo, tak, zrobimy fajną robotę. Mogą sobie wziąć pół godziny. Czasami rozumiem, zaskoczą mnie tym, że naprawdę albo się nie doceniają, chcą 15 minut, a później schodzą i mówią, ach, dałabym radę jednak pół godziny. Mhm. Znaczy dla mnie to jest za wolno, ja bym się nudziła. Ja tak, to jest takie tempo pokazowe, natomiast naprawdę na tych schodach można biec. Aha. Pod górkę. To może biec, nie, ale bym szybciej poszła chętnie, tak, tak na treningu, prawda? Nie, bardzo przyjemne i myślę, że nie ma się czego bać i nie ma co rezygnować z nich, bo faktycznie, tak jak mówisz, łydki, jako stopy, uzupełnienie treningu. Można sobie fajnie na przykład łączyć tutaj na tych stacjach zabiegowych chodzenie po schodach, a później rolowanie. Mhm. I naprawdę fajnie te spięte partie mięśniowe rozróżnić sobie na rolce. Tak, absolutnie. Dobrze. Poproszę Cię, żebyś wyłączyła, czy ja mam tutaj nacisnąć? Możesz nacisnąć stop. Okej. No i przechodzimy dalej. Okej. No i moi kochani, jesteśmy w kolejnym gabinecie. Opowiedz nam proszę, jakie urządzenia się tutaj znajdują. Mamy, moi drodzy, tutaj wspaniałą modelkę, na której odbywa się jakiś zabieg. I teraz bym chciała, żebyś nam opowiedziała, na czym on polega, bo tutaj widzę jakieś elektro chyba stymulacja, tak? Dokładnie. Pracują intensywnie mięśnie i proszę Cię, powiedz nam, co to jest za urządzenie, jak długo to działa i na co działa. Mhm. Więc w ogóle jesteśmy w gabinecie wellnessowym. Okay. Tutaj mamy dwa rodzaje zabiegów. Akurat nasza modelka ma zabieg elektrostymulacji. Co powoduje elektrostymulacja? Przede wszystkim modelowanie sylwetki poprzez pobudzanie mięśni do pracy. Jest to tak zwany skurcz i rozkurcz. I teraz modelować możemy absolutnie wszystkie partie ciała, tam gdzie mamy mięśnie. Okay. Więc akurat nasza modelka zażyczyła sobie podniesienie pośladków. Rozumiem. Więc pady mamy ułożone na pośladkach i z tyłu na nóżkach i chyba z przodu, z tego co widzę, bo wykorzystaliśmy wszystkie pady. Mhm. Tak, więc absolutnie na życzenie klienta, klientki umieszczacie te elektrostymulatory tam, gdzie jest jakieś neurologiczne miejsce. Tak, jakieś wymagania odnośnie właśnie wymodelowania. Mogą to być bryczesy, bicepsy, nogi, zwłaszcza panie bardzo sobie życzą wewnętrzną partię. Jak najbardziej pośladki, które możemy unieść. I generalnie chyba najwięcej pań korzysta z elektrostymulacji, jeśli chodzi o brzuszek. Brzuch, rozumiem. Niemniej jednak jest tyle padów, że możemy absolutnie rozłożyć oblepić naprawdę pół ciała i kompleksowo tutaj się wzmacniać. Fajnie. Mhm. Teraz przechodzimy w strefie wellnessowej do następnego zabiegu. Tak. I jest to limfodrenaż. Brzmi interesująco. Dokładnie. Są to najbardziej pożądane spodnie sezonu, moi drodzy. I ja pozwolę sobie, Klaudia, na Tobie zaprezentować. Dobrze. Jak w taki kombinezonik wchodzimy. Się zapiąć. Tak. I teraz tak. Tutaj wkładamy jedną nóżkę, tutaj drugą. Bardzo proszę. Oczywiście każdorazowo pomaga przy tym ubieraniu obsługa, tak. Bardzo proszę, stopy do końca, ponieważ one są bardzo ważne w tym zabiegu. Też. Rozumiem. Mhm. Do końca. I teraz troszeczkę podciągamy sobie tył. Będę potrzebowała nawet może Twojej pomocy. Dobrze, dobrze. No, już mam stopy do końca. Okej. I mamy całe nóżki. Teraz rzepki sobie tutaj ładnie, pięknie zapniemy. Cyk, cyk. Dobra. I połóż się, kochanie, wygodnie. Dobra. Generalnie zabieg jest mega przyjemny. Dobra. Bardzo często panie tutaj ucinają sobie drzemeczkę. Drzemkę, super. Tak. I teraz ja nie będę odpalała tej maszyny ze względu na to, że ona pompuje powietrze przez pół godziny. Rozumiem. Chyba że, Klaudusiu, życzysz sobie i spędzisz tutaj. Ja sobie wszystko życzę, ale to nie będziemy tutaj zanudzać naszych widzów. Dokładnie. Czyli... I teraz sprężone powietrze z tej maszyny idzie przez rurki i zaczyna wypełniać stopy, łydki, uda, pośladki i na końcu ściska brzuszek. Zadaniem tych rewelacyjnych spodni jest przepchnięcie właśnie chłonki, sprawienie tego, że limfa jest pobudzona. I teraz naprawdę uwierzcie mi, jeśli mamy problemy z opuchniętymi kostkami, kolanami, zatrzymywaniem wody w organizmie, a panie mają swoje trudne dni, gdzie ta woda się gromadzi, naprawdę problemy te znikają jakby od ręki. Nasza rekordzistka po jednym zabiegu z limfodrenażu miała na następny dzień na wadze, i to jest autentyk, 3 kg mniej. Po prostu woda z niej zeszła. Tak, sama nas o tym poinformowała, tak jej zeszła woda. Jeśli chodzi o żylaki, z punktu widzenia medycznego limfodrenaż jest jak najbardziej wskazaniem, natomiast tutaj posiłkujemy się opinią lekarza, który wyraża zgodę, czy można takie nogi z żylakami uciskać, poddać właśnie uciskowi, bo zabieg generalnie uciska. Rozumiem. I cóż, limfodrenaż wykonujemy od stóp do pasa, natomiast mamy jeszcze opcję góry. Jeśli paniom puchną rączki i chcą się w taki kombinezon ubrać całe, mamy też wersję właśnie górną. No to już naprawdę klientka jest tutaj jak w kombinezonie narciarskim. Albo nawet kosmonauty. Pół godzinki trwa taki zabieg, tak jak powiedziałam, jest naprawdę przyjemnością. Tak, jest ciepło w tym, jest tak, nie wiem jak to uciska, bo faktycznie no teraz nie mamy możliwości, żeby tego całość pokazać, ale wygląda bardzo optymistycznie. A co do tego ucisku i żylaków, no to osoby, które mają żylaki, co do zasady powinny nosić w ogóle uciskowe, kompresory, tak zwane, czyli skarpetki uciskowe, więc tutaj też, drogie panie, nie bójcie się tego zabiegu, bo myślę, że tak jak ty powiedziałaś, musi to być ogromne natężenie, żeby było przeciwwskazanie. Dokładnie. No dobra, to prosiłam, gdzieś mi pomogła się z tego wydostać. Proszę bardzo. I pójdziemy dalej. Trafiłyśmy do kolejnego magicznego gabinetu Studio Figura. Aneto, proszę Cię, opowiedz nam, co tutaj mamy. Więc następny ma nasz magiczny pokój. Jest to pokój, gdzie mamy zabieg z lipolaserem. Lipolaser jest to takie fantastyczne urządzenie, które zmniejsza obwody. Więc tak, to są pady, te tutaj przez ten padzik i jest wiązka zimnego lasera. Tak, a to się aplikuje do ciała? Tak, na specjalnych gumach. Jasne. Ustawiamy sobie pady w ten sposób, na przykład raz, dwa, 3 i dolna część brzuszka. Rozumiem. Są panie, które na przykład ustawią sobie to na dole brzuszka i jeszcze na udach, jeśli sobie tak życzą. To ja bym mi by się tak podobało. I teraz leżymy, zakładamy. Ile trwa zabieg? Pół godzinki. Tak. Jest mega przyjemny, naprawdę tutaj leżymy i robi się samo. Rozumiem. Nie boli, nie grzeje, nie chodzi. Aha, grzeje. Dlatego jest mega przyjemnym zabiegiem. Panie przeważnie też drzemią. Drzemią, mają tutaj totalny relaks. Jeszcze jak za oknem jest ciemno, życzą sobie zgasić światełko, przykrywamy je kocykiem, więc absolutnie warunki do tego, żeby uciąć sobie drzemkę. Rozumiem. Jeśli chodzi o sam zabieg... Na czym polega właśnie? Co robi ten laser, ta wiązka laseru z naszymi komórkami tłuszczowymi? Więc laser, powiem tak, żeby obrazowo to przedstawić, laser, wiązka lasera obkurcza komórki tłuszczowe, tak jak słońce winogrono. I na przykład tutaj nie schudniemy, jeśli chodzi o wagę. Rozumiem. Bez diety oczywiście. Jak najbardziej, jeśli wprowadzimy dietę, oprócz tego będziemy wspomagać się lipolaserem, mamy szansę naprawdę stracić dużo centymetrów w obwodzie, czy to brzucha, czy ud. To ja chcę. Powiem o naszej rekordzistce, z którą też kiedyś nakręciłyśmy krótki taki reportaż. Nasza rekordzistka po 16 zabiegach z lipolaserem miała 26 cm. Wow! Mniej. Autentycznie mega dużo. Była totalnie inną osobą, ponieważ miała tylko otyłość brzuszną. Rozumiem. Jeśli pozbyła się tego problemu, to po prostu była cała szczupła. Była cała szczupła i to było niesamowite. Rewelacja. To był dla nas taki sukces. Ale dla gruszek, przepraszam, no bo ja jestem gruszką. Jakbym sobie tutaj na udka, to też rozumiem, że mogę oczekiwać wiele pań, centymetrów. Które mają fajny brzuszek i nie mają z nim problemu, a gdzieś tam zapatrzą się na swoje są uda. Budowy gruszki, czyli czy gruszka, czy jabłuszko? Tak, oba owoce ogarniemy, naprawdę. Bezbłędnie. Tak, lipolaser da sobie z tym problemem radę. Natomiast fajnie jest wykonać takich zabiegów, przynajmniej 10, żeby naprawdę był efekt. Jasne. Bo tutaj nie możemy zaprzestać na jednym, dwóch, trzech. Nie, to naprawdę seria zrobi dobrą robotę. Bardzo fajnie połączyć sobie zabieg lipolasera z zabiegiem elektrostymulacji, czyli przykurczamy tkankę tłuszczową, obkurczamy, następnie ujędrniamy tak jakby od razu, stymulując je prądem właśnie o niskim natężeniu do pracy. I te dwa zabiegi dają naprawdę rewelacyjne wyniki. Dobrze, i mówisz minimum 10 zabiegów. Powiedz nam, kochana, w jakich odstępach czasu? Akurat lipolaser jest jedynym zabiegiem z kosmetologii estetycznej, który możemy wykonywać co drugi dzień. Rozumiem. Tak jak inne zabiegi, o których opowiem sobie za chwilunię, można wykonywać raz w tygodniu, między 7 a 10 dni. Rozumiem. To tutaj lipolaser ma wskazanie, żeby przeprowadzić sobie właśnie serię nawet co drugi dzień. Super, dobrze. Aha, i tam jest drugie urządzenie. Tak. Jednocześnie dwie panie mogą sobie leżeć i rozmawiać. I widzę jeszcze tuba. Tak, nasza tuba solarium. Jak już się wyszczuplimy, to możemy się pięknie opalić. Dokładnie. Dlaczego mamy solarium? Powiem, bo to jest taka nasza wisienka na torcie. Wiele pań czuje się tutaj swobodnie, chodzi w majteczkach, w bieliźnie, przemieszczamy się w ogóle tutaj półnago. Bo trzeba powiedzieć, że to jest studio tylko i wyłącznie dla kobiet. Dokładnie. Więc nie mamy tutaj jakichś oporów, żeby się specjalnie ubierać. Zresztą panie odsłaniają się do zabiegów. Jeśli klientka i tak się porozbiera, to nie chcę tracić już czasu, żeby jechać gdzie indziej, w odrębne miejsce, zaparkować, przenieść się, umówić się. Tutaj tak jakby solarium jest do dyspozycji naszych klientek, więc panie bardzo często gdzieś tam uzupełniają swoje zabiegi o 5-8 minutek właśnie, jeśli chodzi o opalanko. Dobra, przechodzimy dalej. No i trafiłyśmy do gabinetu kosmetycznego, bo taki również znajduje się w Studio Figura w Pila. Opowiedz nam proszę, jakimi urządzeniami i do jakich zabiegów tutaj dysponujecie. Więc w studio jest to w ogóle wyjątkowy gabinet, ponieważ wykonujemy tutaj zabiegi kosmetologiczne. Już takie jakby dopieszczające absolutnie ciało i sylwetkę do perfekcji. I może zacznę od zabiegu, jakim jest endermologia ciała. Endermologia jest to, oprócz tego, że pozwolę sobie pokazać głowicę, to jest najmniejsza głowica i na niej najczęściej pracujemy, niemniej jednak są jeszcze duże głowice, dobrze, na których możemy pracować na większych partiach ciała, albo po prostu na większych paniach. Rozumiem. Bo też oczywiście panie są różne. I teraz na czym polega endermologia? Jaka jest różnica pomiędzy endermologią a masażem próżniowym? Bo jak najbardziej działa to na zasadzie masażu próżniowego, ale oprócz tego endermologia... Czyli zasysa skórę. Tak, zasysa skórę. Oczywiście poziom zassania jesteśmy w stanie sobie ustawić, wyregulować. Rozumiem. Są panie, które uwielbiają mocne, inwazyjne zabiegi i mają życzenie... Chcą to poczuć. Tak. Nawet mają wrażenie, że jak czują to bardziej i jak to trochę boli, to może lepiej działa. Jasne, rozumiem. Więc do takiej granicy pierwszego bólu dochodzimy. Ustalając to z klientką indywidualnie. Dobra. Klientka zawsze nas informuje swoim delikatnym aj. Okej, że już więc wiemy, że mamy więcej tutaj nie zasysać. Dobrze, ile taki zabieg trwa, powiedzmy? Pół godzinki na partię ciała, tak? Dobrze. Oczywiście możemy popracować na całym ciele i będzie to trwało godzinę. Niemniej jednak przeważnie zaczynamy pracę, bo też pobudzamy endermologią jak najbardziej limfę. Tak. Więc zaczynamy, klientka kładzie się na brzuszek, zaczynamy od łydek, delikatnie pobudzając właśnie ruchy w kierunku góry, w kierunku pachwin. Później uda, pośladki pewnie. Pośladki jak najbardziej pięknie można sobie podnieść pośladki poprzez endermologię, unieść. Później klientka odwraca się na plecki, czyli leży tyłem i to samo wykonujemy dokładnie z przodu plus brzuszek. Jak super. Najbardziej można wymodelować tym talię. Głowica większa jest do samych pośladków, do nóżek. Jest jedna i jest druga. Mam nadzieję, że w przyszłości pokażemy, jak to działa na klientce, na modelce. Ja już się tutaj zgłaszam, ja się zgłaszam. Tak, więc bo brzmi rewelacyjnie. Słyszycie, Klaudia będzie modelką na pewno w którymś odcinku, jeśli chodzi o endermologię. Zabieg ogólnie jest przyjemny, wykonuje się ten zabieg na specjalnym kombinezonie, rozumiem. Takim białym z siateczki. Czyli nie ma takiej krzywdy, że nam gdzieś ta skóra się wciągnie i po prostu będzie bolało. Absolutnie. Kombinezon jest takim zabezpieczeniem. Poza tym łatwiej się na nim pracuje, jeśli chodzi o głowicę. Jasne. I to jest endermologia. Następnie koło Klaudii stoi liposukcja kawitacyjna, wyglądająca bardzo niewinnie. Możesz podnieść, Klauduś, głowicę. No, ciężka. Do czego ona służy, powiedz mi? Jakie partie ciała na ogół tym atakujecie urządzeniem? Przede wszystkim partie ciała otłuszczone. Atakujemy tam miejsca, gdzie tłuszcz się zgromadził i bardzo trudno się go pozbyć. Czyli wewnętrzna partia ud? Jak najbardziej. Pod pośladkami, brzuszek, przede wszystkim i boczki. Panie chyba tutaj najczęściej życzą sobie zabieg liposukcji na boczkach. Żeby wysmuklić po prostu też tą talię. Tak, dokładnie. Z tyłu też, w okolicach staniczka. Rozumiem. Kobiety wiemy, wałeczki, że tam czasami bałeczek. Tak, oczywiście ręce jak najbardziej również. Czy wszystkie partie ciała robimy przy jednym zabiegu? Nie. Żeby liposukcja mogła dobrze i skutecznie zadziałać, raczej skupimy się na jednej partii. Tak, żeby ultradźwięki miały szansę rozbić komórki tłuszczowe, ponieważ powiem pokrótce, na czym polega ten zabieg. On w przeciwieństwie do lipolasera, o którym mówiliśmy wcześniej, lipolaser zasusza, nie usuwa komórek. On je zasusza, one się skurczają, jednocześnie my tracimy obwód. Tak. Natomiast liposukcja uszkadza komórkę, nabłonek komórki tłuszczowej. Się rozpada. Tak, ta komórka się rozpada i drogą limfy taka uszkodzona komórka wędruje do wątroby i tam jest metabolizowana jak tłuszcz z pożywienia. Jasne. Więc tak jakby metabolizujemy własny tłuszcz. Niszczymy go. Tak. Przy okazji tego zabiegu klientka jest poinformowana o tym, że musi przejść na lekkostrawną dietę, żeby po prostu wątroba sobie mogła z tym poradzić. I oczywiście mega, bardzo, bardzo ważne jest nawadnianie. Chyba do wszystkiego, ale do temat nawadniania jest tak obszernym tematem, że poświęcimy pewnie temu jakieś inne spotkanie. Dokładnie, więc liposukcja. I tutaj też... Ile zabiegów? Między 8 a 10, jeszcze w zależności od tego, jaki pani ma z tym punktowym otłuszczeniem problem. Czasami wystarczy 6. Czasami 10 to za mało, jasne. Więc tak jakby na przestrzeni czasu też obserwujemy panią, jak idą postępy. Czasami widzimy, że jest dobrze, pani ma smaczek na jeszcze na przykład 4. Okej, żeby dopieścić te partia. Tak, żeby dopieścić, a później, kiedy skończymy taką właśnie serię zabiegów, mamy tak zwane zabiegi przypominające, czyli raz w miesiącu możemy sobie taką liposukcję powtórzyć. Dobrze, liposukcja oprócz tego, że działa na te nasze miejsce otłuszczone, pięknie wygładza skórę, rozjaśnia blizny. Działa też oczywiście, skoro działa na komórki tłuszczowe, działa też na celulit. Jasne. Więc tak jakby naprawdę z wieloma problemami może sobie poradzić. Mam pytanie, bo też nie ukrywam, że interesuje mnie opieka, że tak powiem, kobiet zarówno w ciąży, jak i w okresie poporodowym. Czy po porodzie, kiedy na przykład karmimy piersią, czy ten zabieg jest wskazany? Kiedy karmimy piersią? Nie. Generalnie wszystkie zabiegi kosmetologiczne są tak jakby przeciwwskazaniem oczywiście w ciąży, również przy karmieniu piersią. A powiem dlaczego. Tak. Dlatego, że podczas wykonywania zabiegów kosmetologicznych wydzielają się toksyny. Te toksyny wędrują do krwi, a z krwi do mleka. Oczywiście możemy sobie z tym poradzić, ale jest to wyższa szkoła jazdy, bo pani karmiąca mama musiałaby ściągnąć pokarm i tak dalej. Więc zawsze radzimy paniom odczekać jednak ten czas. Czyli że tak powiem, jest to na tyle bezpieczny zabieg, że nawet kiedy, że tak powiem, świeżo odstawiłyśmy niemowlaczka od piersi, możemy śmiało tutaj przypędzić, aby wrócić do formy sprzed ciąży. No i jedno z ostatnich urządzeń w gabinecie kosmetycznym Studio Figura. Proszę Cię, powiedz nam, co to urządzonko potrafi? Multipolar, czyli fala RF, czyli fala radiowa. I teraz magią tego urządzenia jest to, że jest to zabieg totalnie odmładzający. Powiem dlaczego. Fala RF uszkadza włókna kolagenowe w naszym ciele. Na przestrzeni czasu włókna muszą się odbudować, skóra musi się przebudować. Czyli niszczy je po to, żeby się zregenerowały. Dokładnie, żeby się zregenerowały. Mamy 3 różne głowice. Nawet 4. A 4, przepraszam. Tutaj tak, jest taka największa głowiczka do dużych partii. Brzuch, pośladki, uda. Dokładnie. Wszędzie tam, gdzie nasza skóra jest pozbawiona elastyczności. Czyli dla pań, które tyły chudły i ta skóra była ciągle gdzieś tam. Po ciąży też rozciągnięta. Po ciąży. Z wiekiem. Z wiekiem oczywiście. Tak jest. Więc tutaj pracujemy sobie właśnie na brzuszku, na rękach też jak najbardziej, na udach. Pośladki? Też. Tym bardziej, że jedna głowica wyposażona jest też w podciśnienie, w waku, czyli w próżnię. Jak najbardziej możemy sobie pięknie też pośladeczki podnieść, modelować. Uda. Naprawdę zabieg jest fantastyczny. Jeśli chodzi o korzystanie, no to ja też jestem w pewnym wieku, więc jak najbardziej falą RF ja się wspomagam. I stymuluję, tak. Patrząc na Ciebie, nie mam wątpliwości, że działa. Powiedz mi, ile czasu trwa zabieg? Pół godziny, ustalmy, to jedna partia. Tak, dokładnie jedna partia. Skupiamy się na jednej partii i też około 10 zabiegów, żeby był efekt? Tutaj między 8 a 10 zabiegów. Jest to zabieg absolutnie dla pań, które mają odrobinę cierpliwości. Rozumiem. Żyjemy w czasach, gdzie każdy by chciał mieć wszystko na pstryk. Tak. Gdzie po jednym zabiegu tak jakby mamy oczekiwania, że wydarzy się wow. Tak. Że połkniemy tabletkę i schudniemy. Tak. Nie wydarzy się. Tutaj naprawdę trzeba przejść cykl, bo efekty multipolara są niewiarygodne. Natomiast trzeba na te efekty poczekać około 3 do 6 miesięcy. Rozumiem. W zależności oczywiście od tego, jaką pani... W jakiej kondycji jest ta skóra. Tą skórę miała. Rozumiem. No dobrze. W takim razie myślę, że co do zabiegów dotyczących twarzy, masażu Kobido, o tym powiemy sobie jeszcze w osobnym odcinku, ponieważ ja tutaj zostałam zaproszona do Studio Figura jako modelka tego masażu Kobido i tutaj ze szczegółami nam kosmetolog opowie, co jak fajnie działa, więc to będzie w następnym materiale, na który już dzisiaj bardzo serdecznie Was zapraszamy. Natomiast na tym jakby kończymy nasze oprowadzanie Was, moi drodzy, po Studio Figura. Jest to długi materiał, wymagający, natomiast chcieliśmy Wam przybliżyć i pokazać, jakie urządzenia się tutaj znajdują, w jaki sposób działają, w jakich cyklach należy je, że tak powiem, wykonywać i jakich efektów mniej więcej możecie się spodziewać. Także wszystkie osoby, które są zainteresowane stymulowaniem swojej sylwetki, wszystkie panie, tak, podkreślmy to, serdecznie już dzisiaj zapraszamy do studia. Oglądajcie nas, bo to dopiero początek naszej przygody ze Studio Figura. I mamy dla Was rewelacyjną niespodziankę. Wymyśliłyśmy, że poddamy jedną z pań, jedną z przyszłych, jedną z przyszłych tutaj klientek Studio Figura, która przejdzie z nami, mam nadzieję, że razem z Wami, wspaniałą metamorfozę. Totalną metamorfozę. I teraz powiedz mi, Aneto, to jest jakiego typu pani i czego możemy się spodziewać po tej metamorfozie? Co nas czeka? Jest to pani, która przejdzie metamorfozę przede wszystkim wagową, ponieważ jej największym problemem jest otyłość związana z nadwagą. Więc tutaj będziemy walczyć zbijając kilogramy. Dużo tych kilogramów? Dużo. Myślę, że 25 byłoby marzeniem, natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pani jest zdeterminowana, nie może się doczekać. Ja też. Myślę, że mam nadzieję, że Wy też. Będziemy na live'ach pokazywać Wam postępy tej pani, a żeby, że tak powiem, całości stało się zadość, to będzie pani, która ma ogromną nadwagę, no bo 20 kg to już jest sporo, to jest duży ciężar i poddam się paru zabiegom ja, bo zostałam przez Ciebie do tego zaproszona i będzie też etap ujędrniania mnie tutaj, że tak powiem, modelowania sylwetki. Ze Studio Figura ta Pani otrzyma zabiegi za darmo. Tak. Z tego względu, że Pani zgodziła się tak jakby uczestniczyć w programie, gdzie obnaży siebie, swoją wagę, gdzie pokaże się w leginsach bądź w bieliźnie, myślę, że leginsy wystarczą, gdzie pokażemy autentyczne obwody i autentyczną wagę startową, chcąc tak jakby wynagrodzić Pani to, że jest szczera wobec nas, wobec widzów. Ma u nas totalnie kompleksową opiekę darmową, która też, no mam nadzieję, że przeniesie się na wyniki. Tak, ja chciałam powiedzieć, że do naszego zespołu dołącza Ola, nasza dietetyczka, która też bezpłatnie wykona cały, że tak powiem, program. Z Olą pewnie też zamienimy kilka słów, ale to już w tych naszych odcinkach live'owych, na które już dzisiaj bardzo serdecznie Was zapraszamy. Będzie pot, będą łzy, będzie radość, będzie uśmiech, będzie masa pozytywnej kobiecej energii. Nie możemy się już doczekać. Do zobaczenia. Pa! Pa!